Dobra, bo cię zabiję, koniku. Oj, chyba cię zabiłem, koniku. Chyba cię zabiłem, koniku. A particularly unique drone. Ale umie dobierać słowa. Well, maybe neither. Exactly. Nie, że oba, tylko że żaden. Dobra, zobaczymy. Może gdzieś kiedyś tę kolej, o której wspominali, uda się zlokalizować. Myślałem, że będzie jakaś skrzynka do przesunięcia, ale nie było. O nie! Okej. Ajajaj. Rusz się. Schowała się? Aha. Ja powinienem w ogóle przebiec. Okej, to ma więcej sensu. Ale tak mogę zabić tą drugą wieżyczkę, która teraz się już... No nie. O, biegnij, Iw! Nice. Ale mi się napił piwka. Nie wiem, czy mogę to mówić głośno. Bo ty jesteś w stanie iść po tej belce, nie? Wow! Nawet nie wiedziałem, że aż tak. Nice. Dobrze, Eve. Dzięki, że odkrywasz przede mną karty. Po 6 godzinach, czy ile już mam w tej grze. No. No i dobra. Kwiat wiśni. No jak to? Jak podejdę za blisko, to się pojawią. Ja będę udawał zaskoczonego. Ej, bo noga ci się trzęsie. Koleżanko, masz jakieś schorzenie, chyba za długo dzisiaj gramy, co? No teraz naprawdę jestem w szoku. Mogę wierzyć, że pracuje 3 zmiany, tylko to, by obserwować potwora. Na górze? No to chyba jasny sygnał, że jednak coś na mnie zeskoczy, co?
Na górze! Ty cholerny idioto, jest na górze! Na górze! A, tu jesteś. Ty cholerny idioto. Zero wyjątków, nic niezwykłego. Zero wyjątków, zero wyjątków. Prośba o wsparcie. Pewnie coś grubszego, co? Could this be the surveillance team that lost contact? They're completely mangled. Wait. Coś nowego tu będzie. Where is the Natiba? O nie! Skąd? Nie! W ogóle się tego nie spodziewałem! Ej, znam cię, przecież już cię zabiłem. Czemu ty żyjesz? Jak ty się nazywałeś? Giganta? Gigas, ty się nazywasz Gigas. Dobra, to trudny boss. Chwila na strategię. Zaczniemy defensywnie. Blok, blok, blok po bloku. Sprawdzimy jego ataki. Jak tylko się ich nauczę, będzie czas na ofensywę. Im więcej ataków, tym lepiej. Parowanie, atak. Parowanie, atak. Powtarzać do zwycięstwa. Proste, nie? Damn it! Bardzo mi to nie poszło. Jeszcze raz. Co ty tu w ogóle robisz? Przecież nie żyłeś. Kurde. Wścieknięty. Strasznie długi zasięg masz, ziomek. Wow! Podskok, okej. No przecież, jak daleko ja mam uciec, żeby on mnie nie trafił? No. Jesus. Odwet. Niewiele mam szans na to, żeby to dobrze zrobić. Teraz ja albo ty, słuchaj. Mamy bardzo podobną ilość życia. Nie mam pojęcia, jak się przed tym obronić, serio.
Nie! Okej. Muszę po prostu odejść wystarczająco daleko. To jest unik do tyłu. Nic więcej. Gin! Nie! Zginął. Drugie podejście. Quick time event. Podgatunek? Nie, to jest dokładnie ten sam. Przecież urwany miał nawet głowę w tym samym miejscu. Fajnie było ogólnie. Eve, ty nie masz życia na to, żeby się męczyć, spadając. Przestań. Nie możesz sobie pozwolić na takie akcje, bo umrzesz. Potrzebuję chociaż, nie wiem, budki telefonicznej. Chociaż tyle. Ten ostatni skok był głupim pomysłem ogólnie. Ach. Jak już się nauczyłem tych piosenek, to w sumie są całkiem spoko. Czy nauczyłem się. Nie, że umiem tekst faktycznie, no nie przesadzajmy. Szczególnie te piosenki po koreańsku trochę. No nie znam ich na pamięć, no. Musicie mi wybaczyć. Dobra, ile punkcików dostałem za tego gościa? To nie jest nawet takie głupie? Ale to takie dla zabawy jest trochę tam na razie. Sobie tańczę z wrogami w taki sposób śmieszny. Dobra, jakieś ulepszenie? Chyba było na... No to nie bardzo właśnie, tak myślałem. Nanokombinezonów nie mam nowych, nie. Dobra, i teraz mogę iść prosto tam, albo wejść sobie tutaj w prawo. I tu w prawo to jest to miejsce, które chcę odwiedzić. Bo jestem ciekaw, czym jest ten uśmieszek na mapie. My name is Digger. Digger. As you can see, I've been involved in an accident. I kindly request your assistance. I don't think I should attack this drone. Smaller drones don't usually have a language system installed. What's going on here? The claptrap. I told you were gonna like this. I'm currently incapable of protracted conversation. Energy levels low. I will remain unable to escape unless you perform a manual reset on the claw crane system. Please operate the ticker, buzzer, and clunker in that order. Tykacza, brzęczyka i gruchotka. Młoteczek, kowadełko, strzemiączko. Nice. Alright. Digger. Co mam zrobić? Znaczy, słyszałem, żeby mam operować młoteczek, kowiadełko i strzemiączko. Ale gra jakoś specjalnie nie chciała mi powiedzieć, gdzie one są. W sensie... Tak. Trzy silnia. I can't believe this flimsy thing is still working. What a relief.
like you're right. Well then, how about we go check on that drone? Dobra. Claptrap. Wyglądasz, jakbym miał cię zabić, ale... Thank you so much for your help. Hello, Adam. It has been some time. Would you kindly introduce me to this lady? Of course. What's the word? Oh yeah. Angel. Angel. That's the unofficial name for members of the Eve Airborne Squad. I'm... Eve. What happened to you? Drones like you aren't supposed to work this way. Hello, Eve. Kto cię upgrade'ował? Digger. Digger. I have innumerable thoughts concerning my existence, and I am capable of making fantastic plans. On robi niecne plany. To jest dundersztyc. See what I mean? Adam, please don't interrupt. O, to jest spółka, bo dundersztyca. Someday I would appreciate the opportunity to sit at length and share with you my fantabulous hypothesis. O nie, on składa słowa, nienawidzę. Nienawidzę tego. May our relationship continue to prove constructive. I am willing to provide useful resources. Dawaj, jesteś nowym sklepikarzem w takim razie. Halo. Nice. You're a particularly unique drone. Ale umie dobierać słowa. In a good way or a bad way? Well, maybe neither. Exactly. Nie, że oba, tylko że żaden. To jest to neutralne słowo. Jesteś wyjątkowy. And at that moment, the quantum brain's limiter was released. Can something like that happen? Po co właściwie montować mu coś tak mocnego, a potem go ograniczać? Nie można mu od początku zamontować czegoś, co jest słabe? Typically, I use the time I spend cleaning the environment to consider the question of myself. Mhm. A to ten dron, rozmawialiśmy o tym, który ma problemy z egzystencją. No już wiem. On sprzedaje okulary. Dawaj. Dawaj wszystkie. Dawaj je. Wszystkie chcę. Tak. O tak. Informacje zawsze kupuję. Z ciekawości nawet chcę to przeczytać. Nietypowe informacje historyczne. Udało mi się ustalić, że to zjawisko nazywa się spiskami. Najbardziej powszechne były spiski dotyczące trzech megakorporacji. Świadczy to o nieufności do wielkich biznesów. Nie ma obecnie sposobu na potwierdzenie, czy informacje są prawdziwe. Należy wziąć pod uwagę to, że dane o spiskach są spójne, ale zazwyczaj kończą się wątpliwymi wnioskami. Badanie wykazało, że dane można znaleźć w niewielkich urządzeniach przypominających automaty do sprzedaży gazet. Mam informację, że takie maszyny występują na całym świecie, w tym w Zionie. Jeśli interesuje cię odnajdywanie przeszłych danych, sprawdzaj takie automaty. To wszystko, bip. Deneb, Altar i Vega. Gwiazdy. Obecnie. Nazwy gwiazd. Na tym smogie musi być pełno gwiazd. Tak, większość żyje bez poznania prawdy. To straszne. Nie ma już powrotu. Zaczekaj. Wtyczka jest krzywo. Zawsze powinnaś starać się wyglądać ładnie. W końcu masz piękne ciało. Wtyczka jest krzywo. Nawet te mity greckie są przerobione na... na androidy. Znowu wszystko powykrzywiasz. Mój skarbeńku, chodź tu. Tylko nie terminal pamięci. Bip, bip. Podczas zagłady kolonii doszło do wielu zniszczeń. Drony przestały działać z powodu awarii sieci i posypania się infrastruktury. Jednak bardziej satysfakcjonujące jest robienie, co tylko możesz, zamiast wyłączania zasilania i rdzewienia w bezczynności. Myślę, że to nie tyczy się tylko mnie, który przez przypadek posiadał sztuczną inteligencję, ale wszystkich dronów. Bip, bip. Wiele dronów serwisowych zostało porzuconych na pustkowiu. Z małą pomocą będą mogły wrócić do pracy, takie jak wcześniej. Może Eve zdobyłaby też trochę przydatnych nagród. Bip, bip. You're a big help, Digger. Thank you. It is my hope that we meet again. Na pewno. Uwielbiam cię, ziom. Ja to jest po prostu złomowisko. Okej, konspiracja. Teorie spiskowe. I love it. Dobra. Fajnie. Eve, masz nowe okulary. Do obecnego stroju chcę te. O!
No, otwieraj. Bo to prawdopodobnie jest skrót. Czy to mi się odblokowało? Nie, muszę to kliknąć. Great. Tak, wiem. Bo to mi bardzo spowalnia tą eksplorację. Tak, to mi jest potrzebne. Muszę to tam doprowadzić. Po co? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że wydarzy się coś ciekawego. Jednego już opcjonalnego bossa pokonaliśmy w tej grze. Raczej nie musiałem się do niego dostawać, skoro to była misja poboczna. Nice. Skrzynia z dziesiątką. Jeszcze jakieś te tarcze? O, czerwona. Nie, bo trochę. A, w czerwony miałem nie strzelać. Upsi. Dobra, no to jeszcze raz. Myślałem, że czerwone są razy 5. Nie strzelam do nich, tak? Czekam na białe. O, takie. No i gicik, otwarte. Cyberiluzjonista brzmi jak fajny strój. Czy będzie pewnie zabawny. Także już wiem, w co się ubierzemy na następnym streamie. 100%. Ja wierzę, że to będzie fajny strój. Okej, czyli przybiegłem tutaj, żeby dostać fatałaszek. Na początku tej serii mówiłem, że to nie jest ważne, ale jest bardzo ważne. Cieszę się, że dostałem fatałaszek. Chwila, nie. Jest jedna rzecz. Ja tu jeszcze miałem zajrzeć, a w końcu tam nie poszedłem. Dobra. Czyli muszę iść tędy i tam się znaleźć jeszcze. Jednak stroje są najważniejsze. Po prostu musiałem się pogodzić z tym faktem. O. The fuck? Czy to boss? Oh yeah! Chodź. Ajaj. Muszę wykminić to, jak on atakuje. Ajaj, dziabni. Dobra. Nie! Ale się wpakowałem prosto pod szarże, nie? Sobie ładuje w ogóle z powrotem te. Dobra, dziabnij z butli, bo mam ich dużo. Szkoda by było głupio zginąć, bo zada mi za dużo obrażeń. Chodź tu. Może odwetem go spróbujemy zabić. Chodź tu, będziemy cię odwetować. Serio.
chodź bliżej, chodź, chodź koniku. Dobra, bo cię zabiję, koniku. Oj, chyba cię zabiłem, koniku. Chyba cię zabiłem, koniku. Ech, no nic. No to nie był trudny boss. U, czy to kolejne ciuszki? Man, wakacyjny królik, co? Przepraszam, co? To było gdzieś tutaj, cholera, nie widzę też niczego poza Nightingale. Czekaj chwilę, ratuję cię. Na pewno ci świetnie poszło, cię wierzę. Tam się da jakoś wejść wyżej? Tak, to jest człowiek. Czy tam będzie jakiś klucz do skrytki? Serio? Nie miałeś nawet żadnego kodu? Właziłem po 69 expa? Dobrze, niech ci będzie. Ściśle tajny projekt. Czy to są teorie spiskowe? Do przeczytania tylko w tej gazecie. W oparciu o dane zebrane od matki sfery. Plan dzieli ludzi na klasy, zarządza i ulepsza ich. Czy kartel megakorporacji marzył o dystopii science fiction? Jakie jest połączenie między planem dopełnienia ludzkości a prezesem firmy Eidos, Rafael Marksem? Karol Marx, o nie. Rolą innowacyjnego biznesu jest dopełnienie ludzkości rozwojem technologicznym i społecznym. Przerażająca prawda kryjąca się za jego słynnym powiedzeniem. Aspiracje podboju świata z wykorzystaniem matki sfery pod przykrywką innowacji. Tylko co planuje Rafael Marx? Reportaż autorstwa naszego dziennikarza. Queena tylko u nas. Hit. Kocham takie rzeczy. Są takie przyjemne bzdury. O, czy to puszka? Czy to puszka? Yes! Bayern Hefe Weissbier. Chciałbym to robić razem z nią, ale wtedy niestety nie widzę. Nie widzę jej, jak to robi. Ona mi daje, jak to robi, daje mi vibe'em, wiecie kogo? Hoin Kioma, czy raczej Okabe Rintaro. Z tego. Ze Steins;Gate'a. Waganawa. Hoin Kioma! Jak odwala swój syndrom Gimbusa. W tym płaszczu laboratoryjnym, jakby był poważnym naukowcem. O Jezus. Doskonałe anime, do tej pory moje ulubione. O! Automaty. Nie działają. Czuję, że coś, jestem oszukiwany. Jesteśmy oszukiwani. To wszystko mega korporacje. Ale faktycznie teorie spiskowe dotyczące działań rządu czy jakichś ogromnych sił zła, które sterują naszą planetą, to jest coś, co się nigdy nie zmieni, nie? No nie ma takiej szansy. One muszą istnieć. No bo zawsze, jeśli ktoś nami rządzi, jeśli jest jakaś odgórnie narzucona jurysdykcja przez jakiś organ, no to nie ma innej opcji i muszą być teorie spiskowe z tym związane. Czasem nie spiskowe, czasem po prostu się sprawdzają. Dzięki. Skrzynia była zupełnie pusta. Ktoś prawdopodobnie ukradł towar lub była to po prostu przynęta, żeby mnie zwabić. Czemu to napisałaś? W sensie moim zdaniem to jeśli ktoś tą przynętę zastawił, to właśnie oni. Tylko przy okazji trochę im się zdechło. Nie masz szans. Ciebie trzeba zaspamować po prostu. Zawsze warto sprawdzać, czy danego przeciwnika da się zaspamować. To jest bardzo istotna cecha dowolnych przeciwników w dowolnej grze. Że czasem niektórych z nich po prostu zamiast podchodzić do nich ostrożnie, o!
To pewnie gdzieś tutaj, tak szczerze, no bo tutaj są budynki. Swoją drogą, ten obszar z zawalonymi budynkami najbardziej mi przypomina Nier Automata. A. Serio, tylko jeden mi specjalny wszedł? Może na czerwono chcesz się zabezpieczyć, nie? Chcesz zginąć? Dobrze. Jak chcesz zginąć, to ja ci nie będę przeszkadzał, słuchaj. Było tam miasto właśnie na pustyni, które było w formie takich ruin. Bardzo to charakterystyczne miejsce. Także tak, nic na razie nie krzyczało do mnie Nier Automatą, tak jak to i to pierwsze, ta pierwsza lokacja, przez którą sobie przechodziliśmy. Bardzo to są ciekawe miejsca. Tak, tu jest odstający taki cypelek, można by spróbować się porozglądać, ale z drugiej strony, jeśli zejdę tam na dół, no to będę w zamkniętej przestrzeni, więc... się czuję jak odlotowa agentka w tym stroju, szczerze mówiąc. Rudowłosa była... sam? Ja oglądałem wszystkie bajki, to nie jest tak. To dla dziewczyn też. Witch, czarodziejki, klub Winx, ale Winx Cluba oglądałem bardzo mało, bo Zigzab był mało dostępny u mnie w domu. A to zdaje się leciało na Zigzapie. Ale niektóre rzeczy z Witch to mogę spokojnie wyrecytować, w ogóle zero problemu. Cryo the Clear. Lodowcowa woda z bieguna północnego zamknięta w puszce. Woda z lodowca. Stary Lord Kruszwil. Dziękuję, dobranoc. Kto pamięta takie czasy? Jak jeszcze nie był skancelowany. Nie wiem, co on teraz zrobi w życiu. Ale te jego początki były całkiem pomysłowe, nie? Jak nagrywał te filmiki, w zasadzie jestem bogaty. Jak zaimponować dziewczynie bez dużego wkładu finansowego? No, bierzecie taką, wiecie, czarną drogą audycję i złoty Rolex, ale nie wysadzany diamentami, bo ten wysadzany diamentami już trochę za drogi, to może uciec, speszyć się. Czy to wygląda jak arena do walki z bossem? Look, this person died recently. So, this must be the partner. Then something must have been here. Yes. Dajcie mi to. Chcę to zabić. Bomberman! Walczyłem z tobą już, tak? To ty byłeś w pierwszej misji tej gry? W demie? Zabiłem jednego już takiego. Bestia, kropka. Okej. Okay. Ajajajajaj. Dobra, słuchajcie. Nie, BK, ja nie chcę BK, bo nie mam potek już. Ale zaraz go spacyfikujemy, spokojnie. O, dobra. Eve, nie możemy bez sensu tracić HP na niego. Then something must have been... Chodź. Jak ty się długo zbierasz do wyprowadzania ataku. Co ty sobie myślisz? Już trochę cię skojarzyłem. Musisz się bardziej postarać. No tak, denerwuj się na mnie, dawaj. I'm ready. I'm ready.
Wow! No dobra. Teraz się boję ciebie trochę bardziej. O, bardzo niedobrze. Dziabni z butli. Nice. No, wydaje mi się, że wcisnąłem na czas, ale... O, wkurzony. Żeby sobie dziabnąć, no. Dawaj jeszcze raz. No jeszcze raz. Odwet. Niedużo obrażeń. Gość ma strasznie dużo życia. Gin! Gin! Bye! Hey, I'm not getting any more enemy signals. Let's head back. Well, after we pay our respects, of course. Pay respects? Chyba dla tego bossa. Press F to pay respects. Elo, ziomeczku. Bum, bum, bum. Tomi, prowadzę firmę handlową CNT w Sionie. Przekazuję wszystkie moje prawa do firmy współpracownikowi Cyrusowi. Przekaż mu, że życzę mu powodzenia. W sklepie CNT na targu złomu znajduje się osobisty safe. Kod dostępu... Zawartość safe jest moją nagrodą dla tego, kto dostarczy moje słowa. Glory to Arstocka. Obskurne skojarzenie? Nie, no ta gra była dość popularna. Kto kojarzy? Kto wie, o co chodzi? Glory to Arstocka. Sportowa żółć. No zobaczymy co to. No jak będę się dzisiaj żegnał, to ostatnie co zrobię, to zmienię wygląd Eve, żeby na następny sztrym była odświeżona. Jestem bardzo redheadowy. Przepraszam, powinienem powiedzieć. Jestem fanem kobiet z czerwonymi włosami. Podobają mi się kobiety z czerwonymi włosami. Jestem bardzo redheadowy. Już mogłem chociaż powiedzieć Ginger, to nie Redhead. Prosto ze stron pornograficznych. Gratulacje, Corby. To jest dokładnie to, co powinieneś mówić w tym momencie. Dobra, tylko jak teraz wejść na górę jeszcze bardziej? A, tędy. No wyjdzie na to, że się tłumaczę, ale nie, no chodzi mi o to, że... takie rzeczy jak, nie wiem, czerwone włosy, okulary, jak tatuaże, które generalnie mi się podobają u kobiet i moim zdaniem... Jak kobieta je ma, to jest plus dla jej wyglądu. W moich oczach, oczywiście, no bo to są bardzo subiektywne cechy wyglądu. O tyle nie są to jakieś kluczowe rzeczy, no nie? To znaczy, to nie jest tak, że kobieta bez tego mi się nie będzie podobała. Po prostu to są... Są takie, wie, szewskisy. Na dopełnienie. No a w przypadku postaci z gry, gdzie mam wpływ tylko na te rzeczy, no to ewidentnie, jeśli będę mógł zamontować tatuaże, to zrobię i tak samo zrobię z czerwonymi włosami i okularami. No przy czym do poprzedniego stroju po prostu czerwone włosy nie pasowały, więc sobie darowałem, nie? Także chętnie zobaczę, jakie to nowe stroje dostaliśmy. Ciekawe, czy mogę to zablokować. Ajaj. Dobra, chyba nie będę próbował. Wstawaj! Eve! Nie mamy czasu! Eve, wstawaj szybciej! A nawet nie mogę... Dobra, okej, trudno. Wstawaj!
Dobra, nieważne, zebrałem to, idę stąd. Chociaż nie, najpierw skoczę do sklepiku, bo tam będę mógł sobie wykraftować te stroje i zobaczę od razu, czy nie potrzebuję czegoś dokupić u Kai. A, no tak, no kombinezony chcesz. Cyberiluzjonista. I like the style. Jest czarny i ładny, a co za tym idzie, będzie pasował też do czerwonych włosów. April O'Neil! April O'Neil jest absolutnie też fajną sprawą. A to? Wakacyjny król... Nie, co to jest? Co to jest? Też nie. Jesus Christ. Dobra, to jeszcze... Jeszcze na razie chodzimy z tym... Co mam założone na siebie w tym momencie? What happened? I'm afraid they are all dead. Wszyscy jak leci. Co do jednego. Impossible. I think a powerful Nativa took them by surprise. I dealt with it. No mogłaś wcześniej. Stand a chance against a monster like that. Damn it. I see. My apologies, Angel. I've been hoping for this safe return ever since I lost contact with her. No to się przeliczyłeś. Przykro mi. Thank you for retrieving their memories. I'm sorry. It's been an honor to help those brave warriors. Wow, ale punkcików. Angel, what happened? What happened to Tommy? No generalnie... Tommy. Jeszcze jednej żywej postaci tu nie znalazłem poza Sue. You fool. What's the point of having all these assets if you're gonna go and get yourself killed? Business is booming, yeah, right. It's all useless if you're dead. Tommy. True. You fool. Kono bagayaro. Yes. Yes, I'll be fine. I should get back to the store. I can't ignore what my friend left behind. I never thought I'd be saying this to you. But thank you. Naprawdę musiałeś dodać to zdanie, no nie? Nie mogłeś sobie odpuścić. Nie sądziłem, że kiedyś powiem ci coś takiego. Rabowanie zwłok, to lubię. Skanuję to miasto, bo chciałbym znaleźć tą skrzynkę, o której oni gadali. No to zaś była? Nie, to jest ta. Okej. Okay. No i o to chodzi. No i dobra, teraz jestem szczęśliwy. Podejdźmy w takim razie do fryzjera, ale fryzjer zostanie odpalony dopiero jak się najpierw przebiorę. To było wszystko. To ona jest to z króliczkiem. Tak, widziałem ten strój gdzieś niestety. Bardzo... W sensie, jak nie przeszkadzają mi te skąpe stroje, nie wiem, sukienki, inne takie, może dlatego, że mi się kojarzą z bajonetą czy coś. Tak moim zdaniem to już jest przegięcie. I to nie chodzi o to, że ją rozbiera, tylko chodzi o to, że no, trochę odbiera powagę potem pojedynkom, nie? No ale to jest moja kwestia, nie muszę tego używać. O Boże, czemu? Ty też masz króliczy ogonek. To jest taki fajny strój. A, i to jest... Też może to nie jest April O'Neil, tylko bardziej w stronę Kill Billa. No fajny żółty strój. Ale na potrzeby misji głównej idziemy w tym. Okularki. Yes, those ones, please. Te, bo zwracają uwagę. A magia... Pamiętajcie, to wszystko jest misdirection. To nie mam nowych. Pakiet taktyczny też nie mam nowych. Dobrze. No, to bardziej jak asystentka, jednak chcę, żeby to była magiczka. Czarodziejka. Te mi się podobały, nie? Tak, pod kątem fryzury też. Bierz je. It's always a pleasure to style your hair. Dzięki. Już ten ogonek będzie mnie denerwował, ale trudno. Chyba to już wszystko, jeśli chodzi o misje poboczne. Wszystko mam na maksa.
To lecimy. Oh, you're here. I've been waiting for this. Are you ready to leave? No, jestem. All preparations are complete.